Konkurs Razem Zmieniamy na antenie Radia Nowy Świat. Przypominamy Państwu, że ten konkurs trwa, a nie będę przypominać o tym sama. Są ze mną pani Agnieszka Konarzewska, dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pan Tadeusz Chełkowski z Patronite.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli z dwóch partnerów tego konkursu, bo Patronite.pl i Bank BNP Paribas połączyły siły. Żeby właśnie razem coś zmienić. A co? No to znajdą Państwo w 17 celach z agendy ONZ. Więc może przypomnijmy w ogóle ideę tego konkursu i przypomnijmy te 17 celów. To, jeśli pani pozwoli, to ja mogę zacząć, dlatego że bardzo trudno jest mówić o 17 celach, jako. Pierwszy, drugi, czwarty, siedemnasty. Ja lubię na nie spojrzeć z punktu widzenia czegoś, co zresztą ONZ promuje, czyli czegoś, co nazywa się wedding cake, żeby spojrzeć na te cele w trzech perspektywach. Po pierwsze, perspektywa ekonomiczna, która jest podstawową perspektywą na przykład dla realizacji takich celów, jak wyciąganie ludzi z ubóstwa po prostu. Po drugie, jak już wyciągniemy ludzi z ubóstwa, to bardzo ważne jest także to społeczne otoczenie, w którym ludzie żyją, czyli na przykład dostęp do edukacji. No i w końcu te wszystkie cele są osadzone w środowisku, czyli tam, gdzie żyjemy. I to są te wszystkie cele związane z czystą wodą, z klimatem i na przykład z dostępem także do zasobów. I myślę, że zamiast o 17 celach, to warto pomyśleć o tych trzech takich podstawowych perspektywach. Ja bym też dodała, często jak mówimy o 17 celach zrównoważonego rozwoju, czy w naszej komunikacji, czy, czy, czy edukując klientów i pracowników, Używamy takiego zwrotu, bo zdajemy sobie sprawę, że cele zrównoważonego rozwoju brzmią tak jakoś poważnie. Mówimy o takich największych wyzwaniach, które stoją przed światem, przed planetą, właśnie z tych obszarów, o których przed chwilą rozmawialiśmy. I to takie jest bliższe, wtedy nie jest takie dalekie, że, takie, że my nic z tym nie możemy zrobić. Tak. Zwracamy na to uwagę, żeby tak odczarowywać tą powagę celu zrównoważonego rozwoju i ONZ. Otóż to w poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę nawet te najmniejsze kroczki, które sami czynimy, czy to gaszenie światła przy wyjściu z pokoju, czy zakręcanie wody przy myciu zębów, faktycznie mają wpływ na planetę, bo... Jedna osoba, jak zacznie to robić, to potem kolejne, kolejne i po prostu takim efektem domina być może faktycznie coś razem zmienimy. A właściwie nie być może, tylko na pewno coś razem zmienimy. Konkurs trwa. Jak w takim razie idzie uczestnikom? Ile już mamy zgłoszeń, mniej więcej? Czy możemy to wyjawić? No jest kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo dobrych jakościowych zgłoszeń, które yy, przede wszystkim warto powiedzieć, jacy to ludzie się zgłaszają, kto się zgłasza. No przede wszystkim yy, osoby, które zajmują się właśnie promocją edukacji i to jest niezwykle cenne, że są takie osoby, które potrafią na przykład przyjechać całą Polskę, aby dostarczyć bardzo ciekawą treść do szkół, które... No, nie mają do takiej dostępu do infrastruktury edukacyjnej, takich jak, jak, jak w metropoliach. Z drugiej strony są jest cała Rzesza ludzi, którzy zajmują się ochroną zdrowia, co myślę, że w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Uczą, czy pouczają, w jaki sposób zachować się na przykład na ulicy, jak zobaczymy wypadek i w jaki sposób my możemy wspomóc całemu systemowi ratownictwa. Medycznego. Są ludzie, którzy walczą z nierównościami, są ludzie, którzy zajmują się ochroną środowiska i to w taki zupełnie nietypowy sposób. Łącząc to także, z, na przykład, z aktywnością fizyczną. No i cały czas czekamy, myślę, że największy fala zgłoszeń to będzie pod koniec okresu zgłoszeniowego. Już teraz wiemy, że czeka kilkadziesiąt następnych instytucji. I, I osób, które się zajmują bardzo ciekawymi rzeczami. I konsultujemy już te zgłoszenia, i, i oczywiście zapraszamy. I to taki apel do wszystkich słuchających, słuchaczy: nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. Chociaż wiemy, że i tak najprawdopodobniej w ostatnich dniach tych zgłoszeń wpadnie najwięcej. Sama różne rzeczy odkładam na ostatnią chwilę, więc rozumiem. Ale jeszcze tak w kontekście, hmm, pani zapytała o liczbę. I oczywiście czym więcej zgłoszeń, tym lepiej. Natomiast myślę, że w, w przypadku naszej akcji każde zgłoszenie na każde zgłoszenie na wagę złota, dlatego że tu to nawet przed programem chwilkę rozmawialiśmy, że o ile świadomość Polaków rośnie, co trzeba zrobić, jak to robić, to jak dochodzi już co do, co do czego. I coś musimy z siebie dać, coś musimy zrobić, albo coś przestać robić, no to już, nie jest tak, to już nie jest tak fajnie, tak? To już mówimy, a to może później. Więc tutaj każde zgłoszenie na wagę złota, bo to pokazuje, bo to, trochę, to honoruje osoby, które po pierwsze już działają, bo my, ten konkurs jest dla osób, które robią już różne rzeczy w kontekście tych największych wyzwań celów zrównoważonego rozwoju i mają pomysły na kolejne. Więc liczby ważne, oczywiście liczymy na jak najwięcej wniosków, ale każdy jeden na wagę złota. To czy mają Państwo w takim razie jakieś wskazówki dla tych, którzy być może pracują już teraz nad swoimi wnioskami, albo jeszcze się zastanawiają, czy taki wniosek, albo w jakim kształcie go wysłać, jakich błędów się wystrzegać, i tak dalej, i tak dalej? No, przede wszystkim myślę, że my mamy na patronacie Zgromadzone ponad 6,5 tysiąca osób twórczych. Część z nich jest niezwykle skromna i myślę, że nie zdaję sobie do końca sprawy, jak bardzo wpisują się w te cele zrównoważonego rozwoju zwłaszcza osoby właśnie, które zajmują się edukacją czy promocją na przykład dostępu do informacji. To jest bezpośrednio związane z wieloma celami zrównoważonego rozwoju. Są Właściwie to są podstawowe prawa i wolności, które są wpisane w agendę 2030. Ja właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne, bo część osób, która usłyszała gdzieś o celach zrównoważonego rozwoju, może myśleć, że to są tylko kwestie związane z klimatem czy z ekologią, a tam jest szereg aktywności, szereg wyzwań związanych z problemami społecznymi. Właśnie e, dos, dostęp do równej edukacji e, e, i, jako jeden z przykładów, e, e, czy też równość, dbanie o równość, różnorodność, więc tam naprawdę jest wiele takich kwestii społecznych. Warto się zapoznać, warto te 17 celów tak przeskanować i zobaczyć, bo też się zgadzam z Panem, że Czasami jest tak, że, że robimy niektóre rzeczy i nawet nie wiemy, że one się wpisują w te cele zrównoważonego rozwoju. Także warto sprawdzić. Razem to jest strona, do której Państwo odsyłamy, a do naszej rozmowy wracamy za kilka minut. W studiu Radia Nowy Świat. Rozmawiamy trochę wokół konkursu. Razem zmieniamy. Przypomnę, że jest z nami pani Agnieszka Konarzewska, dyrektorka <laughs> Departamentu Komunikacji Marketingowej w banku BNP. Pariba, a także pan Tadeusz Chełkowski z patronite.pl. Zwrócę się teraz do pani Agnieszki, bo um, to jest tak, że większość ludzi wyobraża sobie, jak myśli o, o ochronie planety, o, o likwidowaniu nierówności i tak dalej, to myślą sobie zapewne tak, że ja taki mały, szary człowiek, to właściwie nie jestem w stanie wiele zrobić. Ale instytucje, rządy, korporacje, no to one to mają pieniądze, mają środki, mają siłę przebicia, więc tak naprawdę to one się powinny innym tym zajmować, więc czy Państwo się takimi rzeczami zajmują? Tak, zajmujemy się, tak, zajmujemy się takimi rzeczami. I, I też myślę, że w obecnej sytuacji prowadzenie biznesu, odpowiedzialne prowadzenie biznesu, to nie jest tylko dbanie o dobre wyniki finansowe firmy, co, co jest jakby oczywiste, ale też o to, żeby i pracownicy, i klienci, żebyśmy wszyscy. I nasze dzieci miały gdzie, gdzie, gdzie żyć za 30, 40, 50, 50 lat. Natomiast tak, różne badania pokazują, że Polacy, ale nie tylko Polacy, uważają, że właśnie firmy, duże korporacje, a BNP jest największą instytucją finansową w Europie, mają mandat do tego, żeby zmieniać świat. E, aczkolwiek, jak zaczęliśmy taką komunikację kilka lat temu, e, gdzie wychodziliśmy poza tematy finansowe, to spotykaliśmy się z takimi pytaniami: dlaczego bank zajmuje się ekologią, dlaczego bank zajmuje się równością i różnorodnością? Bank I to przecież kojarzy się tylko i wyłącznie no, z odkładaniem pieniędzy, obracaniem pieniędzy i generalnie pieniądze, tak, pieniądze, pieniądze, tak, pieniądze tak i kropka. E, To było takie zaskoczenie, ale to się zmieniło. Zresztą, jak nie wiem, obserwują Państwo media. To teraz bardzo dużo róż różnych marek, różnych firm pokazuje, jak, jak wspiera środowisko, jak wspiera różne kwestie społeczne. I to jest dobrze, pod warunkiem, to jest też trochę niepokojące, że tak popularne terminy greenwashing że niektórzy to robią dla mody, dla marketingu. No, i to robi niestety taki też zły PR firmom, które e, e, robią to z. Nie wiem, zabrzmi górnolotnie z potrzeby serca, jeżeli można powiedzieć, że firma ma serce, ale załóżmy, że ma. Więc no tutaj też trzeba być ostrożnym i, i, i jakby też powinniśmy odpowiedzialnie. Się komunikować i no, zwracać uwagę na to, na co robimy i jak robimy, żeby konsumenci nie przestali, znaczy, żeby nam ufali, tak? Żeby nie, nie myśleli, że robimy to dla jakiejś mody czy czegoś, czegoś, czegoś podobnego. Firma ma wiele serc, bo przecież firmę tworzą pracownicy. Pracy, no Właśnie, więc moje pytanie brzmi: jak reagują na to pracownicy? Bo zazwyczaj, jak idzie od góry jakiś nakaz, no to spotyka się z delikatnie rzecz ujmując niechęcią. Eee, tak, czasami nakazy spotykają się z niechęcią, to prawda. Czy to w firmie, czy to w domu, eee, generalnie nakaz nie jest fajny. Eee, ale nie, tutaj temat jest na tyle taki uderzający też w serce pracowników, że... To jest bardzo duża otwartość na różnego rodzaju na różnego rodzaju zmiany. Może taki przykład, może trochę odchodzący od, od naszego tematu rozmowy, ale My jesteśmy partnerem strategicznym, na przykład szlachetnej paczki od trzech lat, i tak naprawdę firma się dlatego zdecydowała zostać partnerem strategicznym, dlatego że bardzo wielu pracowników prywatnie po prostu było wolontariuszami. Czyli oddolnie. Oddolnie, tak. I to jakby ta akcja się przerodziła i to jest właśnie przykład, że nie żyje, te wartości to nie są tylko wartości firmy, ale to są też wartości pracowników. Bardzo duży ruch wolontariacki, bardzo wiele aktywności takich też edukujących. Bo edukujemy klientów, ale sami się też edukujemy cały czas. No dobrze, ale te cele, te 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ-u wydają się, no właściwie zapisami tylko i wyłącznie na papierze. Żeby, żeby pokazać, że coś robimy i tyle. To rzeczywiście tak, tak jest i do ONZ-u w ogóle można mieć bardzo dużo zastrzeżeń, dlatego że to nie jest ani pierwszy, ani drugi, ani nawet czwarty taki framework, czy taki wzorzec celów. I zazwyczaj było tak, że, że jak się nie udawało tych celów zrealizować, to się tworzyło nowy framework, który mówi, no to mamy teraz nowe cele, no o tamtych zapominamy. Ale bardzo wiele udało się także zrobić. Jeżeli Państwo pamiętają, a może część, część jeszcze pamięta z lat 90., cele milenijne ONZ-u, tam było bodajże 20. Parę celów. Takim najważniejszym celem było ograniczenie ubóstwa liczonego że z lat 90. taki poziom ubóstwa światowego był na poziomie 30, około 30%. Około 30% populacji żyła poniżej tego procentu ubóstwa, i do 2015 roku e, miano e, wyeliminować o połowę to no, ubóstwo, no, czyli tam powiedzmy w, okresie, w, w, w okolicach 17%. No i nie wiem, czy Państwo zgadną, ile jest teraz e, procent takiego skrajnego ubóstwa na świecie. To jest 12%, czyli ten cel udało się przekroczyć. Tak samo wiele udało się zrobić w zakresie umieralności dzieci, z ograniczeniem umieralności dzieci. Wiele udało się zrobić w zakresie umieralności matek podczas porodów, ograniczenia na przykład HIV i AIDS. Także bardzo wiele, oczywiście nie wszystkie te cele się udało spełnić, ale bardzo wiele się udało zrobić. To, co się dzieje teraz w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, to mi się akurat tam bardzo podoba taki nacisk, położone na korporacje, ale też małe firmy, takie jak, jak Patronite, żeby troszeczkę odciążyć po pierwsze rządy, a po drugie też osoby indywidualne. To, co pani powiedziała na początku, no jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby segregować śmieci, każdy może, oczywiście to jest bardzo ważne, ale może ważniejsze byłoby to, żeby takie firmy, które produkują plastik, zaczęły się zastanawiać, co się z tym plastikiem dzieje. I to nie chodzi tylko o to, żeby tym firmom było, żeby nam było wszystkim dobrze, dlatego że na przykład dostęp do edukacji produkuje lepszych pracowników. Co z tego, że mamy na przykład wysoki poziom... Zarobków, skoro na przykład część społeczeństwa jest wykluczona, bo na przykład są to kobiety, które no nie mają dostępu do, do pewnych prac czy do, do pewnych zawodów. Także nie tylko te współczynniki ekonomiczne i nie tylko osoby indywidualne, nie tylko polityki rządów, ale właśnie odpowiedzialność jest przerzucona w dużym stopniu na przedsiębiorców. Nie w postaci tylko. Takiego wolontaryjnego czy csr programu, ale także w rozumieniu tego, że to jest pragmatyczne i działa także na korzyść w dłuższym terminie wyników finansowych. Też z takiego psychologicznego punktu widzenia, to nawet jak w życiu prywatnym, jak nie postawimy sobie jakiegoś celu, no to, to, to z reguły, jeżeli coś realizujemy, to robimy to dłużej, bo nie mamy żadnego jakiegoś planu na to, więc cele są potrzebne, tak żeby móc. Móc, móc sprawdzać, czy je realizujemy i ewentualnie wyznaczać sobie, sobie nowe. Zachęcam Państwa w takim razie do odwiedzenia strony razemzmieniamy.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także konkursu. Konkursu Razem Zmieniamy do wygrania jest dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Zgłaszać się jeszcze można. Zachęcamy do zrobienia tego jak najszybciej. Do 5 października przyjmują Państwo zgłoszenia, tak? Tak, przyjmujemy zgłoszenia do 5 października i przypominamy, że jest do wygrania 5 5 grantów po 10 tysięcy złotych, więc. Jest... Gra jest warta świeczki, tak, zdecydowanie. Gra jest warta świeczki. Dziękuję Państwu bardzo za obecność w studiu. Naszymi gośćmi byli Pani Agnieszka Konarzewska, dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas, a także Pan Tadeusz Szenkowski z patronite.pl. Dziękujemy.